Siemanko, cześć, jesteśmy na Ale Kanał, a ze mną jest Grzegorz Szulik-Szulekowski. Witam serdecznie, chyba pierwszy raz mamy wywiad, nie? Pierwszy raz jesteście na gali? Tak, zgadza się. No widzisz, no to jest nasz debiut. Nie widziałem ani na KSW, ani na Fenie, ani na Fejmie, ani na Prime, nigdzie, no. Zgadza witam się. Witam serdecznie. Powiedz mi, Grzesiu, jak przygotowania? Bardzo ciężkie, bardzo mocne, tak jak być powinny. Bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo dużo biegów, sparingów, pływania i wszystkiego tego, co powinno być w przygotowaniach. Powiedz mi, jesteś bardziej przygotowany niż przed walką z Parkę? Tak, o wiele bardziej jestem przygotowany. Jestem sześć razy lepiej przygotowany jak do Parkę, nie? Tutaj miałem dużo więcej czasu na przygotowanie, bo ponad 3 miesiące bodajże, może i trochę dalej, bo trochę się gala przesunęła o miesiąc, więc te przygotowania musiałem trochę przeciągnąć. A tam miałem bodajże miesiąc, z czego 3 tygodnie tylko przygotowania. Nie, tam nie byłem w ogóle przygotowany praktycznie do tej walki. Ani fizycznie, ani mentalnie, ani psychicznie. A co jeśli, mówisz teraz, że jesteś tak przygotowany, a co jeśli potknie się noga? Bo wiadomo, jak wygląda sport walki i to jest czasami zasada jednego ciosu. Ma czym przypierdolić, wiadomo, jest dynamiczniejszy, jest na pewno niewygodny, będzie taki tur, kurwa, który chciał mi urwać głowę. Jestem przygotowany na wszystko. Więc no, świat się nie zawali, wiesz o co chodzi. Wrócę do swojej rodzinki, dam buziaka młodemu, buziaka mojej kobiecie kochanej, pierdolne piwko, a za 2-3 dni o tym zapomnę, czy wygram, czy przegram tak naprawdę, i tak o tym wszyscy zapomną. Powiedz mi takie pytanie bardziej z tych ciekawskich. Wspomagasz się jakby psychologiem? Byłem raz u psychologa, ale nie wspomagam się teraz. Dawno temu byłem u psychologa, nie wspomagam się teraz psychologiem. Jestem sam dla siebie psychologiem, robię różne afirmacje, które czuję, że mi bardzo pomogły. Robię dużo medytacji każdego dnia. Robię spacery z psem, na których właśnie też afirmuję, medytuję. Przed każdą nocą robię to samo i myślę, że to też wpłynęło na moją głowę w bardzo dużym stopniu, że się czuję po prostu psychicznie tak, jak się teraz czuję, czyli się czuję zajebiście. Tak, jak się czułem przed walką z Gamrotem. Po walce z Gamrotem mnie trochę przyjść mi przygasił. Moje kolejne walki po Gamrocie, nie powinienem w ogóle do nich wychodzić. Teraz naprawdę jest bardzo dobra głowa, taka jak być powinna, i czekam już na walkę. Powiedz mi, a możemy się ciebie spodziewać w klatce KSW? Wiesz co, chciałbym tam zakończyć swoją karierę i będę o to jakby apelował gdzieś do dyrektorów KSW. Chciałbym tam zakończyć karierę, swoją ostatnią walkę zawodową właśnie stoczyć w KSW. Myślę, że są na to bardzo duże szanse, aczkolwiek najpierw skupiam się tu na Tyrpsonie, bo jeżeli bym z nim przegrał, to ta szansa mogłaby się naprawdę bardzo mocno oddalić. Skupiam się teraz na tej walce. Tutaj jest dla mnie teraz priorytet. Nie chcę sobie tam zaprzątać głowy innymi rzeczami, ale jak najbardziej. W głowie rodzi na pewno ci się plan, jak ta walka będzie przebiegać. Możesz nam go zdradzić? Nie. Nie zdradzisz? Nie. Dobra, a powiedz mi, nie chciałbyś takiej walki na powrót, po prostu powiedzmy na gali KSW jeszcze raz z Mateuszem Gamrotem? Nie, już bym nie. Gamrot jest poza moim zasięgiem. Nie ta waga, już nie będę zwijał do 70. Wiesz co? Nie myślałem o tym, z kim bym się miał bić. Na pewno 77 kilo, ale z kim nie mam pojęcia. Kogo by dali, podejrzewam, że wszystko do dogadania. A zostajesz tutaj, to jest twoja ostatnia walka w Prime? Nie, jeszcze mam kontrakt na 3 walki. Z tą. Czyli po tej jeszcze 2. A, no to w takim razie jest zarabiać, fajne siano. Tak, jeszcze jest co robić. A powiedz mi, kto następnym przeciwnikiem? Nie wiem, wiesz, miałem trzech rywali tutaj jakby przedstawionych do tej walki. Niektórzy nie wzięli, niektórzy ich zmienili. No ja wiesz, jak jestem, ja biorę te walki, wiesz o co chodzi, nie? Więc kurwa, kogo dadzą, to idę się napierdalam, nie? Taka praca. Dobra, a powiedz mi, co powiesz na Dominika Zadorę?
A, bardzo ciekawa walka. Ciężka walka, jak i dla jednego, tak i dla drugiego. Kurczę, no nie wiem, no myślę, że tutaj Zadorą powinien ogarnąć, ale to jest walka, no kurczę, boks, małe rękawiczki, chętnie to obejrzę. Nie mam pojęcia, kto wygra tak stuprocentowo, no nie wiem. Dobra, to w takim razie ja nie zawracam tobie już głowy. Wielkie dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo. Życzę... Fajnie sobie poradziłeś, fajnie ci idzie, powodzenia. Mordeczko. Nie dziękuję, jak to się mówi. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, cześć.